Biało-czerwoni? Zdecydowanie lepiej. Ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Myślę, że teraz będzie super. Prosiłbym, żeby też wychowawcy, nauczyciele się włączyli. I tam przy okazji pana Jana Janówka z Fotopuc. Słuchajcie, uwaga. Biało-czerwoni? Bomba, bomba. Rewelacja, rewelacja. Świetnie, świetnie, świetnie. Brawo dla was, brawo dla was. Brawo dla was, brawo dla was. Super, super. 3 maja jest 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Natomiast 2 maja jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. A 1 maja, 14 lat temu, czyli dokładnie 1 maja 2004 roku, Polska została członkiem Unii Europejskiej. I z tego powodu też tutaj stoi taki duży namiot. Bo tam są prezentacje odnośnie wszystkich 23 krajów z Unii Europejskiej oraz o samej Unii Europejskiej różne ciekawostki. Natomiast w ratuszu, słuchajcie, szkoły przedstawiają wyniki współpracy z różnymi krajami z Unii Europejskiej oraz są takie tam gry i zabawy, kolorowanki, puzzle dla najmłodszych dzieci, tak? Więc z tego powodu tutaj się dzisiaj spotkaliśmy. No i słuchajcie, sprawdzimy sobie taką listę obecności na początek. Dobrze? Chciałem się spytać, czy jest Pucki Klub Malucha? Głośno. Jest? Jeszcze raz. Pucki Klub Malucha jest? Jest. Dobrze. Czy jest niepubliczne przedszkole pod tęczą w Pucku? Super. Czy jest przedszkole samorządowe w Pucku? Jest, super, witam was. Czy jest przedszkole niepubliczne Grzybek? Jest, tam jest. Nie, to nie wy. Czy jest przedszkole Grzybek? Nie ma. Może jeszcze dojdzie. Czy jest niepubliczne przedszkole imienia Jana Brzechwy w Pucku? Jest, super. Słuchajcie, czy jest zespół szkół imienia Macieja Płażyńskiego w Pucku? Są tutaj. Dobra, jest ekipa. Czy są uczniowie 1 liceum ogólnokształcącego w Pucku? Gdzieś pewnie są, słuchajcie. Oni są zajęci chyba tymi wystawami. Także będą z nami uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. No ale przede wszystkim najliczniejsza grupa dzisiaj to Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami gimnazjalnymi imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku. Proszę o duży hałas od was. Tak jest. Super. No to słuchajcie, zaczynamy. Ja bym na początek chciał tutaj przywitać kilku gości, którzy zaszczycili nas na dzisiejszej uroczystości. A mianowicie, słuchajcie, brawa. Dla burmistrz miasta Pucka, pani Hannę Putniewską. Tak. Pana dyrektora szkoły im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, pana Zdzisława Putniewskiego. I zapraszamy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dyrektorów przedszkoli i szkół z terenu miasta Puck. Głównego specjalistę do spraw oświaty, panią Gabriela Alberti. Pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, pana Janusza Klimczuka. Pana dyrektora zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej, pana Marka Falkowskiego. A także witam, słuchajcie, dziennikarzy z lokalnej prasy i telewizji, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, dorosłych, którzy będą brali udział w dzisiejszym biegu, rodziców, no i przede wszystkim was, słuchajcie, najmłodsi. Witam was serdecznie. Chciałem na początek oddać głos panu dyrektorowi szkoły podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, organizatorowi dzisiejszych zawodów, panu Zdzisławowi Putniewskiemu.
Witam serdecznie. Moi kochani, po raz któryś już spotykamy się na rynku z okazji tych majowych świąt. Pan Sławek wymienił, jakie to są święta. 2 maja święto flagi, 3 maja święto konstytucji, 227 rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. I święto Unii Europejskiej, czy święto Europy, tak to nazwijmy. Stąd dzisiaj spotykamy się, żeby świętować. Witam serdecznie wymienionych współorganizatorów, bo żłobki, przedszkola, wszystkie szkoły to są współorganizatorzy dzisiejszej imprezy. Myślę, że będziemy się tutaj dobrze bawić i świętować, bo to są radosne święta, więc życzę wszystkiego dobrego wszystkim dzisiaj i proszę panią burmistrz. Dzień dobry, witam serdecznie. Prosiłabym o reakcję. Dzień dobry, odpowiedzcie mi dzień dobry. No właśnie, chciałam się poczuć jak na długiej przerwie, bo to tak dzisiaj wygląda na naszym rynku. Jakby to była długa przerwa, pełna hałasu takiego pozytywnego i dużo emocji. Kochani, najważniejsza dzisiaj w tych symbolach, które trzymacie w rączkach, jest flaga biało-czerwona, flaga polska. Unieśmy ją do góry. Chciałabym zobaczyć, ile flag biało-czerwonych przynieśliście. Inni mają ozdóbki takie jak ja. Pokażcie, że macie. Tu mam, o, tu mam. Biało-czerwona flaga jest najważniejsza, bo święta narodowe przed nami, ale też przyszliście niektórzy z innymi flagami, żeby pokazać, że Polska jest również w Europie i o tym musimy pamiętać, a dokładnie w Unii Europejskiej. Inne flagi do góry, proszę bardzo, jakie mamy inne flagi. O, widzę różne, włoskie, fińskie, francuskie, belgijskie. Super. Także bardzo dziękuję organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia. Uczniom, nauczycielom, rodzicom za to, że tu jesteście, za to, że się postaraliście bardzo, bo wiem, że było dużo przygotowań. Życzę wam pięknego, słonecznego dnia i sukcesów w biegach i waszych występach na stoiskach. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękuję. Czy może państwo chcą zabrać głos? Jeszcze? Tak? Poproszę panią główną specjalistę do spraw oświaty, panią Gabrielę Alberti. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy piękny dzień postanowiliśmy tutaj z panią burmistrz wykorzystać również do tego, żeby zainaugurować kampanię Rowerowy Maj. W ubiegłym roku w kampanii uczestniczyła tylko i wyłącznie Szkoła Podstawowa imienia Mariusza Zaruskiego. W tym roku do nas dołączyły kolejne placówki. Szkoła niepubliczna jednak i przedszkola nasze samorządowe i przedszkola niepubliczne. Bardzo proszę panią burmistrz o wręczenie takie symboliczne plakatu, który informuje o tym, że dana placówka bierze udział w kampanii Rowerowy Maj oraz plakatów klasowych czy oddziałowych, na których poszczególne klasy i oddziały będą zbierały punkty za swoją aktywność. Zapraszam serdecznie. Wybieram losowo, żeby nie było, tutaj losowanie nastąpiło. Poproszę przedstawiciela przedszkola niepublicznego imienia Jana Brzechwy. Wiem, że pani dyrektor nie może osobiście być. Zapraszam jedną osobę z przedszkola, właśnie z kandydatem, czy przyszłym rowerzystą, tyrolkarzem, albo ktoś, kto będzie przyjeżdżał do przedszkola na hulajnocę. Życzymy dużej aktywności. Pani dyrektor Baranowska jest tutaj z nami na podium. Zapraszam przedszkole samorządowe. W międzyczasie zapraszam panią dyrektor albo przedstawiciela pierwszego przedszkola integracyjnego. Jest, chyba tam pani idzie. W międzyczasie pan dyrektor, symbolicznie, bo wiadomo, oddziałów jest bardzo dużo w naszej szkole podstawowej, pozostałe materiały do odbioru w urzędzie. Integracyjne, bardzo proszę. Integracyjne, tak. Bardzo, bawcie się ładnie. Szkoła podstawowa Małe Morze. Jest ktoś? Mówisz, będą. Jest, pani dyrektor. Pani dyrektor osobiście. Pani dyrektor. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za wzięcie udziału. I pod tęczą przedszkole, czyli pani Hania, która jest tutaj.
Życzymy sukcesów również w tej aktywności. Dziękuję serdecznie. Start dla klas od pierwszej wzwyż jest po tej stronie. Maluchy startują z tej strony. Słuchajcie, teraz tak, kolejna rzecz. Najważniejsze bezpieczeństwo. Musimy uważać na wirażach. Musimy uważać przede wszystkim na starcie, bo tak się wydarza najwięcej problemów. Dobry, więc ostrożnie. Słuchajcie, nie zwycięstwo jest dzisiaj najważniejsze, ale uczestnictwo w tym biegu i uczczenie naszych ważnych wydarzeń. Dla każdego uczestnika biegu jest woda. Tą wodę można odebrać tutaj przy scenie, tak? I mam od razu prośbę, żeby jeżeli wypijecie wodę, żeby do koszy wyrzucać te butelki, nie rzucać na podłogę. Natomiast toaleta jest w ratuszu miejskim. Toaleta jest w ratuszu miejskim na parterze. Z tym, że mam wielką prośbę, żeby, słuchajcie, przechodzić z tamtego rogu rynku w okolicach sklepu Plusa. Tam jakby będą dodatkowe osoby, które będą wam pomagać przejść. Natomiast tutaj wszędzie jest najbardziej niebezpieczne, tak żeśmy stwierdzili. Więc bardzo bym prosił tam koło sklepu Plusa przechodzić do ratusza, jak będziecie. No i chyba to, słuchajcie, wszystko. Myślę, że za chwilę zaczniemy, ale najpierw słuchajcie, jedna piosenka uczniów z klasy 4 E, którzy sami wymyślili tekst, sami przygotowali choreografię. Piosenka nazywa się Nasze Miasto. 4 E w wykonaniu autorskiej piosenki Nasze Miasto. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Nasze miasto.
Brawo, wielkie brawa. Czwarta w piosence Nasze Miasto. Dziękuję wam ślicznie. A my już, słuchajcie, zaczynamy biegi, tak? Zapraszam starter. Pan Roman Paszkę już jest na starcie. Zapraszam o przejście żłobek oraz przedszkolaków. To tutaj kawałek. Dobrze? Powiem wam, zdradzę wam tylko tak, że kto przejdzie na metę, dostanie jakiś słodki upominek. Ma to być mała motywacja dla was. Dali radę. Dali radę, dobra. Przedszkolaków zapraszam, słuchajcie, tutaj do obejrzenia wystawy Europa w Turcku, albo do ratusza. Tam, słuchajcie, są gry, zabawy, różne kolorowanki właśnie dla najmłodszych. Tak? Na pierwszy.